ministra. Wracamy sobie z punktu 8 do punktu 4. To jest podjęcie uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2012 rok pod nazwą turniej tańc. Proszę Państwa, to jest projekt uchwały, który jako zarząd przygotowaliśmy na wniosek realizatora tego zadania, Młodzieżowego Domu Kultury im. Korczaka. Dziękuję naszym mieszkańcom za udział w sesji i jeszcze serdecznie. Ten projekt ma na celu przeniesienie środków finansowych z zadania turniej tańca na Nowochódzką Jesień Gitarową. W związku z tym, że środki zostały zablokowane przez prezydenta, z takim wnioskiem wystąpiła do nas pani dyrektor. On też jako zarząd uznaliśmy, że taką decyzję należy podjąć. Aczkolwiek musimy pamiętać, że jest listopad i przenoszenie środków finansowych w obecnej sytuacji finansowej miasta spowoduje, że jest małe prawdopodobieństwo, że te środki zostaną wydatkowane. Niemniej taki projekt jako zarząd przygotowaliśmy. Czy Komisja Kultury opiniowała? Nie opiniowała. Jeszcze nie. Opiniowali. Jaka opinia? Pozytywna. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tę uchwałę.